Fotel to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie kupujemy w naszym życiu. Mając problemy z kręgosłupem, dobrze wiem, że same ćwiczenia na niewiele się zdadzą, kiedy przez resztę dnia będę siedział mniej więcej tak. W związku z tym postanowiłem zainwestować. Oto Kulik System Elegance, czyli jak wydać 2000 zł na fotel medyczny, który jest tandetą? Ale po kolei. Wygląd. Powiedziałbym, że dość nietypowy jak na taką cenę. Z daleka przypomina najzwyklejsze marketowe krzesło. Z przodu tapicerka, później o niej trochę więcej, z tyłu zaś ciemny, chropowaty plastik. Wszystko zdaje się ze sobą w miarę dobrze współgrać, poza podłokietnikami, bo nie mam pojęcia, dlaczego w wersji z czarną podstawą i podnośnikiem te zawierają nijak pasujący do reszty chrom. Ogółem są też strasznie twarde, a przez to bolą łokcie. Poza tym siedzi się dość wygodnie. To jest 3D. Fotel umożliwia regulację góra-dół, do tego siedzisko przód-tył. Wysokość oparcia również bez problemu dopasujemy pod siebie. Nie inaczej jest z zagłówkiem, on porusza się w dwóch płaszczyznach, to jest troszeczkę głośne. Jeszcze kwestia pochylenia, również jest blokada w takiej pozycji. Też. Na pochwałę zasługują wszystkie mechanizmy, których działanie mogliście przed chwilą zaobserwować. Nic nie skrzypi, nie wydaje dziwnych dźwięków w międzyczasie. Naprawdę jest super. Miękkie kółka nie rysują parkietu, chodzą też bez oporu. Z ciekawszych funkcji fotel posiada zabezpieczenie anti-shock i polega ono na tym, iż kiedy energicznie odsuniemy się kręgosłupem w oparcie, to oparcie ma pewien zakres elastyczności. W ten sposób wyhamuje naszą energię tak, abyśmy nie uderzyli plecami jako ścianę. Ta funkcja zasługuje na pochwałę, natomiast to, w jaki sposób się pochylamy, już nie do końca. To nie działa w taki idealny sposób. Czyli kiedy ja już jestem tutaj odchylony, to mam inną pozycję niż jak siedzę. Rozumiecie, o co chodzi. A więc, co za tym idzie? Raz, że siedzę dosyć dziwnie, dwa, że jest to niekomfortowe, a trzy, co jest najważniejsze, że czuję się, jakbym był na jakiejś zjeżdżalni, ślizgam się powoli z tego i kiedy już się ześlizgnę mniej więcej w taki sposób, to na pewno nie jest zdrowa pozycja do siedzenia. Ale pomińmy już to. Zobaczcie, co tu jeszcze mamy ciekawego. Tu są takie wgłębienia. No i do czego one służą? A służą one do tego, żeby utrzymać naszą miednicę w optymalnej pozycji, która zmusza nas do bycia wyprostowanym. Czyli kiedy ta miednica tutaj się ułoży w odpowiedni sposób przez te wgłębienia, tak naprawdę jesteśmy co najmniej dotąd wyprostowani. Troszeczkę jeszcze się łapię, że tu jestem wyprostowany, a tutaj nie do końca. Natomiast tu się nie można do niczego przyczepić. Siedzisko działa świetnie, idealnie odciąża lędźwia i faktycznie, jeżeli coś mnie bolało, to tylko i wyłącznie ta górna część pleców i tylko i wyłącznie dlatego, że siedziałem tak. Ale dół cały czas był idealnie wyprostowany i odciążony, więc super. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to ta mnie dosyć mocno zaskoczyła. Niestety negatywnie, ale zacznijmy od pozytywów. Tapicerka. Nie taka typowa, 100% polipropylen z odpornością na przecieranie, wynoszącą 110 tysięcy cykli. Sporo. Do tego atest higieniczny oraz ocena zapalności z użyciem papierosa i zapałki, ale nie znamy jej wyniku. Okej. Okay. Nie pocisz się jak na ekoskórze, nie jest to jakieś super milusie, powiedziałbym, że raczej trochę szorstkie, ale ogółem spoko się siedzi, co należy dodać, pianka nie odkształciła się po 3 tygodniach testowania. I to tyle, a teraz uwaga, bo będzie gadane, oto co zauważyłem. Za taką cenę wgniecenie w gąbce i nierówny zagłówek wydają się być raczej kiepskim żartem. Ale to jeszcze nic. Podczas siedzenia czułem, jakbym jedną stroną nieco bardziej dotykał tego oparcia, aniżeli drugą. A ja przecież nie mam skrzywionych pleców. Przynajmniej tak twierdzi mój ortopeda. Dopiero kiedy zrobiłem idealnie wypoziomowane zdjęcie, zrozumiałem i aż mnie zatkało. Niemal wszystkie tłoczenia w piance są niedbale wykonane i zwyczajnie krzywe. Nie chodzi o kiepską kontrolę jakości i jakieś delikatne niedopatrzenia. Tu chodzi o elementy, które mają realny wpływ na to, w jaki sposób siedzimy na tym fotelu. 2000, a nasz kręgosłup będzie narażony na nowe wady? To ma być krzesło medyczne? To jest tragedia. Podsumowując już na sam koniec, kiedy te emocje opadły, to ten fotel jest naprawdę sporym miszmaszem. Bo z jednej strony mamy tutaj genialny system trzymania naszej miednicy. Genialny system, który działa.
który faktycznie sprawia, że siedzimy prosto i naprawdę skutecznie odciąża nam te lędźwia. Z drugiej zaś strony mamy pełno jakichś dziwnych, nieracjonalnych decyzji, począwszy od tych podłokietników, które tutaj nie pasują, które są niewygodne, a to nie przystoi fotelowi za taką cenę, po niezbyt udaną funkcję odchylania się, gdzie my tak naprawdę ześlizgujemy się tyłkiem z całości. No i jeszcze ta kwestia zniekształconej pianki na siedzisku, niedbale położonej krzywej na oparciu, w ogóle jakiegoś krzywego zagłówka. I nie zrozumcie mnie źle, ja naprawdę bardzo chciałbym wierzyć w to, że akurat mi się trafił taki felerny egzemplarz, ale z drugiej strony te mankamenty są na trzech różnych elementach. Sami więc widzicie, jak to wygląda.